Jest niedziela radości, więc to pierwszy powód do radości, ale także nie ukrywam, że cieszę się bardzo, że mogę być w tym miejscu, które bardzo kocham, jest bliskie mojemu sercu, ale także bardzo cieszę się, że jestem pośród was, bo to też okazja do spotkania razem i pochylenia się nad Słowem Bożym jako wspólnota wiary. Tak się zastanowiłem, że z tego miejsca wygłosiłem kilka tysięcy kazań przez ten czas, gdy tu byłem. Ale gdy się wybierałem na te rekolekcje, to jakiś lęk mnie ogarnął. Może dlatego, że tu Nowa Ambona jest i miejsce takie jeszcze nieoswojone. Ale tak naprawdę, bracia i siostry, to ta obawa wzięła się stąd, żeby rzeczywiście wygłosić tutaj słowo, które jest teraz ważne, które jest słowem Pana. Bóg bowiem daje swoje słowo na dany moment. To, co minione, miało swoją rolę. To słowo miało jakieś swoje znaczenie, ale dzisiaj potrzebujemy usłyszeć to słowo na nowo, na ten dzień. Psalm 95 mówi: dziś, jeśli usłyszycie Jego słowo, nie zatwardzajcie serca. I mój wybór tematu tych rekolekcji jest bardzo prosty. Otóż we wszystkich Ewangeliach przez te 4 dni, które nam są dane do wspólnej refleksji, pojawia się osoba Jana Chrzciciela. Uznałem więc, że to Jan Chrzciciel będzie przewodnikiem podczas tych rekolekcji, a jego osoba jest zaproszeniem do tego, żeby swoje życie zmierzyć z tym wielkim prorokiem, świętym, którego bardzo cenił i kochał święty Stanisław Papczyński. Wielokrotnie daje wyraz temu w swoich pismach i swoich kazaniach. Jan dla niego jest szczególną osobą, szczególną inspiracją w posłudze prezbitera, ale także w doświadczeniu chrześcijanina. I zanim w ogóle przejdziemy jakby do tych różnych aspektów życia Jana, które mogą dla nas być inspiracją, chciałbym, abyśmy na początku powiedzieli sobie, że jego imię, uwaga, imię dane od Boga, bo takie imię polecił Archanioł Gabriel dać synowi, polecił to Zachariaszowi, jego ojcu, oznacza: Jahwe jest łaskawy, Jahwe udziela łaski. Jan rzeczywiście jest, można powiedzieć, świadkiem Bożej łaski. Począł się z niepłodnego łona, wymodlony w cudowny sposób przez swoich rodziców. Archanioł mówi do Zachariasza: wasza prośba została wysłuchana. Wieloletnia prośba. Jan, mając 6 miesięcy, ale uwaga, będąc jeszcze w łonie swej matki, został napełniony Duchem Świętym, kiedy Maryja udała się do Elżbiety i przyszła do jej domu. Można powiedzieć, że nienarodzony spotkał się z nienarodzonym Zbawicielem i to jeszcze mniejsze dzieciątko udzieliło Janowi szczególnej łaski Ducha. I rzeczywiście Jan jest człowiekiem napełnionym Duchem Bożym. Ojciec Stanisław Papczyński pięknie napisał na ten temat: ludzie sądzili, że to wszystko, co na zewnątrz widzieli, Jan sprawia swoimi ludzkimi siłami. Nie wiedzieli, że Duch Święty zamieszkał w sercu świętego, pouczając go i nim kierując. Bo rzeczywiście było to dla wielu tajemnicą, skąd Jan ma taką moc, moc słowa, nieprzyjednanej postawy, świadectwa. Jan więc jest człowiekiem pełnym ducha i z tego wynika jego sposób życia. Należy on do Bożych Nazirejczyków, ludzi, którzy w szczególny sposób oddali swoje życie Bogu, można powiedzieć, rezygnując z Niego. Ci Nazirejczycy to tak tacy trochę protoplaści współczesnych zakonników. I w końcu Jan w pewnym momencie, żeby nie przeoczyć swojego powołania, swojej misji, którą Bóg mu daje, Jan udaje się na pustynię, żeby słuchać Boga, żeby nauczyć się wrażliwości na głos Pana. I tydzień temu słyszeliśmy Ewangelię o tym, że w konkretnym momencie historii Jan wyszedł z pustyni i w okolicy Jordanu zaczął głosić chrzest nawrócenia i powtarzał słowa proroka Izajasza. I ta lektura dzisiaj jest kontynuacją tego pierwszego zwiastowania. Zobaczcie, najpierw
o tej misji Jana jest powiedziane, że ona się dokonała w konkretnym miejscu. I rzeczywiście Słowo Boże przychodzi do konkretnego miejsca, jest głoszone w konkretnych okolicznościach, w konkretnym budynku, domu. Słowo Boże przychodzi w ludzki los, w ludzką historię, w ludzką geografię. Słowo z nieba staje się, można powiedzieć, naszym sąsiadem, kimś bliskim. Jan głosi to słowo i słyszymy, że przychodzą do niego tłumy. Święty Łukasz, który zapisuje tę Ewangelię, przypomnę, że Łukasz na początku napisał: chciałem zbadać wszystko bardzo dokładnie. Jego Ewangelia jest trzecią z tych, które zostały zapisane, które mamy jako światło na naszej drodze wiary. I on używa bardzo, bardzo dokładnego określenia. Tłumy przyszły. Tłum to znaczy słowo greckie ochlos. Oznacza gromadę, rzeszę, ludzi przypadkowych, którzy są w jednym miejscu. Przypadkowych w sensie pejoratywnym. I tak niektórzy filozofowie mówili o ludzie takim niewykształconym. Mówili motłoch. To też takie znaczenie. Ta gromada ludzi, która przyszła do Jana, to można powiedzieć taka grupa chaotyczna, niezorganizowana, bez idei, po prostu gromada. I ciekawa rzecz, że Jan do tych ludzi mówi w sposób bardzo szorstki, można powiedzieć obraźliwy, plemię żmijowe. Wyobraźcie sobie, że ktoś poszedł jakąś sprawę załatwić i w urzędzie czy w jakimś miejscu, gdzie się robi biznes, na dzień dobry słyszy coś takiego. Zawinąłby się i poszedł. Jan od razu konfrontuje tych ludzi ze Słowem Boga, ponieważ wie, że oni przyszli zrobić coś zewnętrznego. Wejść do Jordanu, obmyć się i mieć sprawę załatwioną. Jezus używa określenia plemię żmijowe, ponieważ wąż, żmija były symbolem czegoś, co jest nieprawdziwe, jest takie, działa z zasadzki, jest nieszczere. To takie zwierzę, któremu nie można zaufać. Zresztą kusiciel też jest pokazany jako wąż. I zobaczcie, że w tym momencie ci ludzie, pomimo tego, że usłyszeli tak trudne słowo, odpowiadają na nie pytaniem, co mamy czynić? Co to znaczy ten owoc nawrócenia? Co to znaczy, że mamy wyprostować drogę dla Pana? I odpowiedzi Jana są bardzo proste. Ten cały tłum słyszy: jeżeli masz dwie suknie, a widzisz kogoś, kto nie ma, oddaj mu jedną. Jeżeli widzisz, że ktoś jest głodny, a masz żywność, podziel się z nim. Pierwsze zaproszenie, które Jan kieruje do ludzi, to jest zaproszenie do hojności, solidarności, altruizmu, do zobaczenia bliźniego, ale uwaga, uczynienia z tego, co mam, daru dla innych. Pytają go celnicy, którzy zbierali podatki, bardzo często nadużywając swojej pozycji, ściągając więcej niż było można. Uważani byli w Izraelu za zdrajców i wyzyskiwaczy. Mówi: poprzestańcie na tym, co wam wyznaczono. Czyli mówi: bądźcie uczciwi. Przychodzą żołnierze, którzy, jak wiecie, pełnią służbę, ale także mają pewną władzę, przewagę przez to, że są ramieniem zbrojnym. Mówi: nie wykorzystujcie waszej siły do tego, żeby kogokolwiek wykorzystać, żeby na kimkolwiek wymóc pieniądze. I po drugie, zaniechajcie jakiejkolwiek przemocy. Zobaczcie, wszyscy mogą albo zachować to, co mają, albo zyskać coś. Jan mówi: ceną za ten zysk jest niepokój serca, wewnętrzna nieuczciwość, zszargane sumienie. Jan pokazuje bardzo oczywistą rzecz, żeby człowiek był uczciwy. Można powiedzieć, żeby mógł Panu Bogu spojrzeć prosto w oczy. Pogmatwane sumienie to jest to, które jest pełne hipokryzji, dwulicowości, które wykorzystuje innych. Nauka Jana jest, wydaje się, taka oczywista. Ale zobaczcie, za każdym razem chodzi o dobra materialne. I pytanie, jaką rolę one mają w moim życiu?
Jan każdemu z nich powiedział: nie bądź chciwy. Gdy masz i gdy możesz zdobyć, nie bądź chciwy. Spośród grzechów głównych, siedmiu, tylko ten grzech, chciwość, jest nazwany bałwochwarstwem, czyli grzechem przeciwko Bogu, przeciwko pierwszemu przykazaniu. Jezus mówi: nie możecie służyć Bogu i mamonie. Nie powiedział Bogu i szatanowi, Bogu i Cezarowi. Ciekawa rzecz, że to, co posiadamy, może w naszym życiu stać się bożkiem. Czymś, czemu poświęcamy nasze siły, czas, uwagę, talenty, wszystko. To, co może służyć dobru, zdobywaniu przyjaciół, może zarazem być przeszkodą do zbudowania relacji albo do niszczenia innych. Jan więc tak naprawdę mówi tym wszystkim ludziom: niech pierwsze przykazanie będzie wypełnione w waszym życiu, aby Bóg był na pierwszym miejscu, abyście z tego, co macie, nie uczynili sobie bożka. Myślę, że to słowo jest dla nas ważne, bo żyjemy w czasie, kiedy czujemy zagrożenie zdrowia, życia i nazwijmy to stabilizacji materialnej. Inflacja w tej chwili i tak dalej. Pieniądz traci na znaczeniu. Niektórzy go nie mają. Niektórzy może wykorzystują całą tę sytuację, żeby bardzo szybko się wzbogacić. Ale zobaczcie, czy nie jest tak, że dużo naszych myśli, naszych trosk, pytań dotyczy tego świata i tej doczesności, tak jakby ona była celem samym w sobie. Jan chce zrelatywizować nasze przywiązanie do tego świata i chce pokazać, że uczciwość i miłość, solidarność i hojność to jest coś, co może nas wyrwać z takiego zapatrzenia w ten świat i w to, co mogę z tego świata wycisnąć. To jest bardzo ważne słowo, które, można powiedzieć, wymaga od nas, żebyśmy sobie odpowiedzieli, jak ja wobec tego słowa się sam znajduję. Ciekawa rzecz, że po tych pytaniach i odpowiedziach święty Łukasz tę samą grupę ludzi nazywa już ludem. Słowo Boże, bracia i siostry, sprawia, że coś, co jest takie chaotyczne, bez wyrazu, co jest może niedopowiedziane, co jest zmieszane, pogubione, niewyjaśnione, nagle zaczyna się stawać porządkiem. Pierwsze zdania Biblii. Jest Bóg. Jest to określenie takie: ziemia była pustkowiem bezładem, czyli jest jakiś chaos. I Bóg zaczyna wypowiadać słowa: światło, ciemność, niebo, ziemia, woda. Porządkuje ten chaos i on staje się kosmosem, staje się porządkiem Bożym. Słowo Boże w naszym życiu też taką rolę pełni. W ogóle Bóg posyła swoje słowo przede wszystkim do tego chaosu w nas, do tego, co jest w nas chore, w ciemności, bez wyrazu, bez tożsamości. Ciekawa rzecz, że określenie laos, którego użyje święty Łukasz, ono oznacza, uwaga, grupę, która posługuje się jednym językiem albo też wyznaje wspólne wartości. Bo ci ludzie, słuchając słowa Jana, nagle odnaleźli się w pozycji grzeszników, którzy rzeczywiście otrzymali światło, jak wyjść z tego, że tak powiem, w co weszli, co stało się ich udziałem, co jest ich niewolą. Z tej gromady nagle stali się rodziną, która słucha słowa. I w tym momencie zaczynają sobie zadawać pytanie, czy już się czas wypełnił? Zaczynają zadawać pytanie nie o to, co mają robić, tylko co robi Bóg teraz. Bracia i siostry, to bardzo ważne, ale ci, którzy mają czyste serce, serce pełne pokoju, Boga oglądać będą. My musimy zrobić pewien porządek w naszym życiu, także w tym sferze naszych wartości, tego, czego szukamy, to, za czym idziemy, podjąć nawrócenie, nie tylko uświadomić to sobie, ale czasem z czegoś zrezygnować, coś odrzucić,
żeby zacząć słyszeć Boga. U tych ludzi pojawia się pytanie, co Bóg teraz czyni dla nas? Pytanie o Mesjasza. Jan odpowiada bardzo jasno, to nie ja. Idzie po mnie mocniejszy. Potem jest dopowiedziane, że wiele innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę, czyli głosił Ewangelię. To dawał napomnienia można też przeczytać jako dawał zachęty. Jest tutaj użyte greckie słowo parakaleo. To słowo, od tego słowa czasownika wzywać, zachęcać, prosić o pomoc, bronić, wyrosła instytucja sądowa kogoś, kto reprezentował oskarżonego w sądzie, czyli adwokata, obrońcy, kogoś, kto pomaga, uwaga, ktoś w sądzie wygłasza mowę, na przykład osoby, która nie potrafi mówić, żeby udowodnić niewinność. Przypomnijmy sobie, że Jezus podczas ostatniej wieczerzy, kiedy uczniowie są smutni, bo mówi o swoim odejściu, mówi innego parakleta, innego obrońcę, pocieszyciela, dam wam, on będzie z wami na zawsze, mówił o Duchu Świętym. Czyli Jezus sam w tym momencie nie wprost nazywa siebie tym parakletem, tym obrońcą. Święty Jan w pierwszym liście, w pierwszym rozdziale mówi, że mamy obrońcę wobec Boga Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. Jaką rolę pełni Jan? Jan, można powiedzieć, jest takim wstępnym parakletem. Jest tym, który chce umożliwić spotkanie ludzi z Chrystusem. Dlatego wybrałem Jana. Bo hasło tego roku, hasło liturgiczne, hasło jakby duszpasterskie tego roku jest posłani w pokoju. O nas, jeszcze jesteśmy posłani w pokoju. To jest nawiązanie do ostatnich słów, które padają podczas mszy świętej. Idźcie w pokoju Chrystusa. I to nie jest komenda, wychodzimy z kościoła. Nie. Ta komenda znaczy, przyjęliście miłość Boga, światło. Zostaliście napełnieni Bogiem, idźcie i zanieście to w pokoju. Święty Paweł w liście do Filipian mówi, niech będzie znana ludziom wasza wyrozumiała łagodność, bo to zanieść, stać się tym, który doprowadzi do spotkania człowieka z Bogiem, nie oznacza szerzenia ideologii. To nie może się dokonać na zasadzie przymusu czy szantażu, ale pokazania światła, które mam w sobie, które Bóg mi daje, zaświadczenia o bliskości Boga, który w moim losie, w mojej historii biedaczka jest obecny i mnie wspiera. Uświadomiłem sobie niedawno podczas rozmowy z księżmi z dekanatu, że bardzo często z ambony padają takie nieszczęśliwe słowa, narzekanie, że ludzie nie chodzą do kościoła i słyszą to ci, którzy są w kościele. I nic to nie znaczy, tylko narzekanie, że o, część odeszła. Drodzy moi, jeżeli sobie to uświadamiamy, to tylko po to, żeby powiedzieć, że to my wszyscy jesteśmy teraz na nowo posłani, by może niektórych odzyskać. Że ta sytuacja pandemii, zresztą niektórzy o tym mówią, byli w jakimś kryzysie, a to zupełnie zostało jakby coś im wyrwane. Strach, brak zaufania do Pana Boga i nagle się wyłączają w ogóle z uczestnictwa w sakramentach świętych. Ile można siedzieć przed telewizorem i oglądać relacje. Zresztą jak jest to trudne. Naprawdę trudne, żeby skupić się i modlić. Niektórzy starsi albo ci, którzy są schorowani, to potrafią. Naprawdę przeżywają w sposób niezwykły taką relację mszy świętej i naprawdę się modlą. Może czasem są bardziej obecni na tej Eucharystii niż my tutaj, chociaż jesteśmy fizycznie. Ale wielu, naprawdę wielu przegrało tę próbę. Najpierw zamknięcia, potem strachu, że zostaną zakażeni i tak dalej. I być może to są ci, do których my jesteśmy dzisiaj posłani, żeby powiedzieć im, że Bóg nie ma względu na osoby. Bóg nikogo nie sądzi. Bóg zaprasza wszystkich do odnowienia przyjaźni z Nim. Dzisiaj ustami Sofoniasza i pewnie na tym też polegała ta dobra nowina
Janowa, który mówi, idzie po mnie mocniejszy, będzie wam udzielał Ducha Świętego, da wam radość, miłość i moc. Zresztą Sofoniasz mówi, Pan twój Bóg jest blisko, mocarz cię zbawi, odnowi cię swoją miłością. Każda Eucharystia to jest spełnianie się tej obietnicy. Jego miłość nas odnawia. Nie nasze postanowienia, deklaracje, tylko działający w nas Bóg. Jan, który jest prorokiem słowa, który to słowo niesie, przez słowo formuje to, co było gromadą, by się stało ludem Bożym, by Izrael sobie przypomniał to swoje powołanie, żeby być ludem wybranym. Ono prowadzi do tego, że ludzie rzeczywiście zaczynają się otwierać na Boga. Jan ich przygotowuje do spotkania z Mesjaszem. Przez następne dni rekolekcji będziemy dalej wpatrywać się w tę postać, którą tak w szczególny sposób umiłował święty Stanisław i do której wielokrotnie odsyła swoich słuchaczy, aby się w niego wpatrywać. Dzisiaj staje przed nami prorok, który chce spotkać Boga z ludźmi, ludzi z Bogiem. I chcemy my się odnaleźć w tej roli tych wstępnych parakletów. Nie możemy się z tego zwolnić. Każdy z nas jest do tego powołany, żeby innym pomóc spotkać się z Bogiem przez słowo, świadectwo, cierpliwość, miłość, modlitwę.